Oczywiście sprawy z oskarżenia złodzieja tego i owego upadały. Były wyssane z palca i miały na celu jedynie odwrócenie uwagi od samego Szczocha. Psa nikt nie przepraszał. Gratulował oczyszczenia z zarzutów, powrotu do służby. W ekstremalnych przypadkach można było zostać zawieszonym na rok z hakiem i chuj to kogo obchodziło, że oskarżał gnój z 18 wyrokami za wszelkie możliwe przestępstwa w Polsce, policjanta z kilkunastoletnim stażem pracy. Nigdy nie karanego ojca, męża i syna, na którego nigdy wcześniej nie było skarg, ale miał pecha. Szef go nie trawił, bo miał swojego przydupasa na to stanowisko i korzystał z okazji. Zawieszał na ile się dało. Co szczęście, jak tylko przyglądał się z daleka sprawie, a nie wpierdalał rozmowami w stylu: panie Romku. Zawieszał na ile się dało. Co szczęście, jak tylko przyglądał z daleka sprawie, a nie wpierdalał rozmowami w stylu: panie Romku, niech pan się zwolni do cywila, po co taki stres? Jedyną rozsądną odpowiedzią było: po chuj, panie komendancie, po jeden wielki chuj. Następnie należało modlić się, żeby po wyjaśnieniu, uniewinnieniu, oczyszczeniu z zarzutów, dzięki adwokatowi za prywatne pieniądze, wujek Staszek trochę dał, ciocia Danka podesłała, przed powrotem z zawieszenia odpalą, przyniosą, podziękują za służbę oficerowi, konusowi, kierującemu dotąd jednostką. W innym przypadku ratowała tylko i wyłącznie ewakuację do Pcimia Dolnego bądź Górnego, na dzielnicowego patrolowca albo pizda jedna wie kogo. Byle jak najdalej od tego gniazda chujów i kutasów. Liczne rozmowy z psychologami, psychiatrami i lekarzami rodzinnymi sprowadzały się do konkluzji. Zmień tryb życia. Uspokój swe sumienie. Pomyśl o rozwożeniu mleka. Się kurwa nie da. To nie takie proste. Bo bycie gliną to nie praca, ale styl życia. Zresztą przed prawami emerytalnymi się nie odchodzi. Wie o tym każdy początkujący posokowiec. Lekarze nie mają o tym pojęcia i tak zajebane aktami spraw, wezwaniami, sprawami służbowymi, notatkami urzędowymi, telefonami z prokuratury, dyżurami zdarzeniowymi, życiem osobistym, pijaństwem i kurestwem, przesłuchaniami, oględzinami i pościgami mknie ekspres zwany życiem posterunkowego. W jedynie sobie znanym kierunku. Nie pytając o bilet, nie pytając o bagaż. Nie pytając o drogę, zapierdala na zwrotnicach, nie zwalnia ani na moment, aż rozjebie się w drobny mak na zakręcie, którego nie widzisz. Właśnie dostałem kolejne wezwanie do prokuratury z uprzedzeniem o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i zatajanie prawdy oraz z prawem do odmowy udzielenia odpowiedzi na pytanie, które może mnie narazić na odpowiedzialność karną. Podobno znowu kogoś zmasakrowałem przy przesłuchaniu. 2 minuty wcześniej przez telefon zjebał mnie jak burą sukę zastępca naczelnika wydziału kryminalnego. Kretyn do sześcianu, karierowicz i dupowłaz. Kiedyś nauczyciel biologii. Trochę się wkurwiłem. Tak dalej być nie może. Nadszedł czas zmian. Po kilku miesiącach siedzę w gabinecie komendanta, a szef, jak to szef, gdzieś telefonuje, to znowu odbiera i pierdoli do słuchawki. Tak, zajmiemy się tym, panie generale, oczywiście. Nie może być, żeby moja jednostka była ostatnia w statystykach. Wstyd i hańba. Odmeldowuje się. Bardzo dobrze. Jego niebią i opierdalają na okrągło. Zarabia 3 razy więcej ode mnie, jest głupi jak but. Kilkanaście lat służby i każdy normalny... Kilkanaście lat służby i każdy normalny glina w jego wieku ma dopiero komisarza, a ten chuj spruty miesiąc temu dostał podinspektora.
Ale jak zatopi komendę do końca półrocza statystycznego, to go przeniosą do komendy wojewódzkiej albo i głównej, na odpowiednie stanowisko. Kruk krukowi oka nie wykole. Zapatrzony w siebie. Zajebany karierowicz. Kiedy mi się noga powinie, dostanę zarzuty i wypierdolą posterunkowego w trymika. Właśnie, kurwa jego mać. Mam już trochę służby i nie awansowałem nawet na starszego palacza akt służby bezpieczeństwa. Starszym posterunkowym powinienem był zostać w tamtym roku, ale sprawa rzekomego pobicia D w budynku komendy odbiła się szerokim echem w miejscowych mediach. Pisali w bezpłatnym szmatławcu chorego psychicznie burmistrza i u pani starosty, nimfomanki jednej, też coś na biurku leżało. Co prawda prokuratura rejonowa w te 200 kilometrów dalej umorzyła sprawę, bo oczywiście złodziej kutas nie mógł nic udowodnić, ale cały psa w nos, czyli awans poszedł się jebać dla dobra służby. Dostałem wezwanie, pojechałem autobusem, zwrócili mi koszty dojazdu jak za pociąg. Miałem w plecy 11 polskich złotych i 25 groszy, również polskich. Żadnych praw odwołać się gdziekolwiek, a do tego płacili mi jeszcze co miesiąc za stanie na straży ładu i porządku publicznego w tym pierdolonym, złodziejskim państwie. Całe szczęście, że odkryłem fajną jadłodajnię niedaleko prokuratury. Tanio, smacznie i tłusto. Mogę teraz jeździć co tydzień. Ja w dupie to mam. Tak sobie siedzę i myślę o wszystkim. O zjebanych przełożonych. O zajebistej nowej lasce z ruchu drogowego, która wychodząc na skrzyżowanie z tymi swoimi wielkimi nizakami staje w rozkroku i na dzień dobry powoduje dwie kolizje. Ludzkim naczelniku Wydziału Kryminalnego, który jest aktualnie na wylocie za zdołowanie statystyki, bo przecież żadna komenda policji w Polsce nie prowadzi w rankingach dlatego, że w nocy po ulicach na jej terenie nie kradną, nie biją i nie gwałcą. Są liderami, bo ich szefowie to statystyczni magicy. Z rozboju torebki potrafią zrobić kradzież telefonu i do tego jeszcze jako wykroczenie o wartości poniżej 250 zł. Wmówią na poczekalni pokrzywdzonemu czy pokrzywdzonej, że torebka mu, jej wypadła, a komórkę zajebani w tramwaju kieszonkowcy. Jak przyjdzie jakaś ciota i będzie chciała zgłosić pobicie, to najpierw go wydmuchają na alkoteście czy alkometrze. Oczywiście będzie najebany, kto trzeźwy błąka się po nocy. Napiszą notatkę i każą zgłosić się kiedyś tam. Na kwicie będzie mało grozy, co jest zupełnym przeciwieństwem notatki urzędowej ze sporą dozą grozy. Różnica polega na tym, że mało grozy wstawia się, kiedy jest zero szans na wykrycie sprawcy. Z rozjebanej nowej kłódki w piwnicy robi się zardzewiały, rozpadający pod wpływem przeciągu skobel, a właściciela urabia dochodzeniowiec dzielnicowy czy inny pies z łapanki. Na zostawienie li tylko i wyłącznie ustnej informacji. Po chuj protokoły, jak ukradli zaledwie dwa słoiki z dżemem od znienawidzonej teściowej zresztą. Cieszyć się należy, nie smucić. Cieszyć się należy, nie smucić. Może były zatrute? Wiele grozy musi być obligatoryjne w kwitach dokumentujących sukces. Jakikolwiek. Sprawcy byli tak głupi, że dali się złapać. Podeszli pod monitoring. Ktoś ich rozpoznał? Wtedy z kradzieży telefonu dobrze jest zrobić rozbój. Z wykroczenia przestępstwo. Z jednego czynu 50 i sukces murowany. Z jednego czynu 50 i sukces murowany. Potwierdzony. Idzie w daleki świat. Mkną statystyczne pochwały, sypią się awanse. Ordery, premie. Chyba, że prokurator się wkurwi i upierdoli z 50 uszkodzonych lusterek samochodowych jeden czyn ciągły. Wtedy kops. Jednostka leży i kwiczy. Przecież nikt nie wykrył 12 popełnionych do po,
Przecież nikt nie wykrył 12 popełnionych dotąd napadów. Kilka włamań też umorzono z powodu niewykrycia sprawców przestępstwa. Cała nadzieja w trzech napierdolonych Mongołach, ukrywających ludziom z samochodów wszystko. Cała nadzieja w trzech napierdolonych Mongołach, urywających ludziom z samochodów wszystko, co wystawało na dnie karoserii, jak w tunelu aerodynamicznym. Pijani do nieprzytomności uciekali na czworakach przed patrolem zmotoryzowanym, wezwanym przez babcię Ludmiłę z ulicy, tajnego współpracownika policji państwowej, prywatnie fanki pewnego radia, stuletniej ofiary bezsenności ze słuchem stacji radarowej, najnowszej generacji reagującej na bieg truchtem myszy z piwnicy do piwnicy. Patrzę na mojego znienawidzonego skurwysyna, źródło wszelkich nieszczęść, i życzę mu zesłania na drugi koniec Polski, bo wiem, że właśnie zaczął budowę domku, kupił działkę i ma na wszystko czas, a ja nawet sram w locie. Rynny w gospodarstwie pourywały mi się ze starości. Krowy ryczą niewydojone. Świniaka pora zarżnąć, ale nie ma kiedy. Żart, ale nie do końca. Kiedy skończy gadać? Weź chuju jeden, odłóż ten telefon, opierdol mnie i podpisz rozkaz o przeniesienie do plutonu patrolowo-interwencyjnego. Nie chcę mieć to za sobą. Ale nie, znowu gdzieś dzwoni. No tak, mogłem się domyślić. Nasz jeszcze kryminalny naczelnik leci. To już postanowione. Nie miał jaj, nie chciał się podstawiać, fałszować statystyk, kazał przyjmować wszystko jak leci. Kradzieże kur, jajek, wiejskie mordobicie i chlastania nożami po dyskotekach, skargi babci na dziadka o szturchnięcie laską i dziadka na babcię o wylewanie kupionego rumu do zlewu. Zajebał dochodzeniówkę sprawami, których albo nie dawało się wykryć już na starcie, albo nie dane im było wylądować w sądzie z aktem oskarżenia z powodu niepoczytalności wszystkich czy kogoś tam. Nikt nie zajmował się robotą, każdy ratował jak mógł, żeby nie utonąć w kwitach. Mieliśmy po 60 dochodzeń na łeb i zero pojęcia o co kaman w 80% z nich. Kradzieże morzyliśmy z NN bez słuchania na notatki z sufitu. Jeden gliniarz prowadził włamania, pobicia, niealimentację, groźby karalne i lądowanie kosmitów na miejscowej dyskotece, co kończyło się zazwyczaj wojną światów i demolką lokalu. Syf, kiła i mogiła. Burdel do sześcianu. Naczelnik w ten sposób w imieniu prawa zrujnował komendę w ciągu półrocza. Zajmujemy ostatnie miejsce we wszystkim. Jedynie w liczbie wszczętych postępowań dyscyplinarnych i karnych przeciwko funkcjonariuszom policji jesteśmy wiceliderem w województwie. Ale to akurat działa odwrotnie. W tej statystyce należy być ostatnim. Mimo że gliniarz jest najlepszym sprawcą. Idealny do zastraszania. Można go zamknąć w dowolnym momencie postępowania, zawiesić jeszcze szybciej. Adwokata nie weźmie. Kogo kurwa stać? Raty, kredyty. Chuje mu je dzikie węże, jak u większości starych ludzi. A taki papuga nie odróżnia właściciela chlewni czy sierżanta sztabowego z 20-letnim stażem pracy. Od jednego i drugiego żąda na starcie 500 za samą poradę. A gdzie jeszcze reprezentowanie interesów klienta? Cywil sprzeda świniaka i może się bronić. Pies idzie na wojnę sam. Ale to nie powód do smutku. Co ja tu kurwa właściwie robię? Po co słuchałem kobiety? Byłbym złodziejem, ustawiłbym się już po roku. Jeju. Odsiadka rok czy dwa lata. Najważniejsze nie rozpróć się, zyskać szacunek w kryminale i z czasem dorwać się do koryta. W siarni zdechnę jak posokowiec i nawet nie skorzystam z życia. A ten chuj dalej gada. No i przypominają mi się opowieści starych. Kiedyś młody to było życie. Za takiej dajmy na to komuny. Na parterze komendy dwóch milicjantów w mundurach. Z boku jeden dzielnicowy, pijany i nieprzytomny. Tamci dwaj też nawaleni, ale mniej, bo mają jeszcze 8 godzin służby.
Dzwoni telefon, stary, tarczowy. Jakaś zapyta menda zgłasza zadymę z bufetową w sąsiednim barze. Człowieku, kiedyś to były kobiety. Jedna bufetowa potrafiła utrzymać pozycję za kontuarem dzięki 5 pustym kuflom, skrzynce taniego wina i 2 popielniczkom przez ponad godzinę. A jak wspaniale rzucała. Co za celność. Młody, mówię ci. Trzeźwiejszy szedł na interwencję. Jak gawiedź zobaczyła mudrowego bądź wyczuła na odległość, nie było zmiłuj się. Kto żyw, przez okna, komin, piwnicę na czworaka pełzał. Skakał na jednej nodze, byle dalej od pana władzy, a teraz? Szkoda mówić. Do byle wiejskiej zagrody jedzie zachodnim radiowozem 2 gliniarza, i tak jeszcze na pomoc pluton antyterrorystyczny trzeba wzywać. Nawet taki wydział kryminalny kiedyś nikt nie myślał o terminach. 30 dni na dochodzenie? Jak się szafa bujała, to akta pod krótszą nogą i rok potrafiły przeleżeć, byle herbata nie spadła. Teraz to cię straszą prokuraturą, sądem okręgowym i Strasburgiem w dupę jeża, za byle co. Jeszcze młody sam zobaczysz. Jak Zenkowi, temu, wiesz, łysemu emerytowi, który przychodzi na comiesięczne spotkania, kiedyś jakiś styropianowy oszołom wpadł pod bliźniaka wuteciaka, to milicjant wyszedł z kabiny i jeszcze opierdolił połamańca, że chodzić nie umie. Dzisiaj, bracie, to mogiła za takie coś. Przesuwali ręką po szyjach i wracali do swoich zajebanych sprawami biurek, wzdychając i nucąc komuno wróć. Liczyli każdego dnia brakujące godziny do 30 lat służby, żeby uciec na pełne emerytury, bo dzieci, wnuczki i żony hetery kosztują przecież. Wiesz, młody, mówili innym razem, mieliśmy wtedy przejebane. Na drugim piętrze siedziała służba bezpieczeństwa i wszystkich nas obserwowała. Zastępca komendanta rejonowego urzędu spraw wewnętrznych, tak wtedy nazywały się komendy, rządził i dzielił. Komendant był figurantem na pokaz i drżynki. Przejebane były czasy. Człowiek nie znał dnia ani godziny. Trzeba było nie raz i nie dwa swoich bić, przesłuchiwać i ganiać ścieżkami zdrowia. A, młody, dobrze, że tego nie widziałeś. Nie musisz się teraz bać weryfikacji, lustracji, wyjścia do ubikacji. Wiesz, byliśmy prostymi milicjantami. Żadnymi tam ubekami. Ale i nas chcą odpalić. A gdzie my robotę znajdziemy? I tak ochujeć można z tymi nowymi przepisami, protokołami i młodymi prokuratorami. Starzy odeszli. Nie wytrzymali tempa zmian. Może i na nas czas? A ten ciągle gada. Zupełnie się mną nie przejmuje. Jakbym nie istniał. No dobra, niech wróci już ta komuna, SB, UB i co tam jeszcze, ale ja chcę do plutonu interwencyjnego. I już. No. Nareszcie odłożył słuchawkę. Patrzy na mnie, jakby pierwszy raz na oczy widział. Posterunkowy w sprawie. Mruży oczka i zdejmuje okulary. Ty wyglądacie jak naukowiec, a jest tępym skurwysynem. Powiem mu, że przyszedłem tu zająć jego zajefajny, markowy, skórzany fotel razem z przepastnym gabinetem i sekretarką rodem z Playboya. Niech komendant wypierdala do mojej zajebanej sprawami nory na trzecie piętro i do roboty. No co tak oczy wybałusza? Nie słyszał? Wypadł z baru. Umarł król. Niech żyje król. Tak mu powiem. A co? Zdesperowany jestem. Po takim czymś najpierw wyjebie mnie z gabinetu, potem skieruje do psychiatry, który znajdzie u mnie kompleks Edypa, psychozę maniakalną albo zespół z Ulgula. Wyląduję na zapomnianym rewirze w G. Będę jeździł do roboty ciągnikiem przez pola i błota. Prowadził sprawy wiejsko-rozrywkowe i sporych rozmiarów fanklub zapomnianych, bitych i niedowartościowanych kobitek,
aż mnie nabiją na widły miejscowe głupki. Pójdę na rentę z pięcioma dziurkami w dupie. A wnukom zaserwuję opowiastkę, że to pamiątka po diable, który mnie gonił, jak uciekałem z piekła. Właśnie tak zrobię. Panie komendancie, ja w sprawie przeniesienia z wydziału kryminalnego do prewencji, dokładnie mówiąc do plutonu patrolowo-interwencyjnego, wykrztusiłem. Chuj tam, reszty nie powiedziałem. Znowu zawiodłem sam siebie. Jak ja się właściwie zachowuję? Pokorny taki jestem, zgięty w pół, głosi kłamiący się, rumieńce na mordy, oczy iskrzą. Kurwa, ja cierpię jak młody Werther. Do dupy z takim zawodem. I tak. Proszę chwilę zaczekać. Szef sięga po słuchawkę, wykręca numer i wydaje polecenie. Mają mu przynieść moje akta osobowe. Szybko. Jeszcze nie skończył, a już ktoś puka. Wchodzi Patrycja. Oddycha szybko. Rumieńce na policzkach, pierś faluje. Za taki widok to mogę się dać pokroić. Nimfa zostawia cieniutkie materiały i znika w podskokach. Poszedłbym za nią. Kotem oka widzę, że stary też się ślini. Żeby tak go pokręciło. Mało mu? Nasza kadrowa, sekretarka burmistrza i pani dyrektor miejscowej opieki społecznej. To jebaka. Dlaczego chce pan przeniesienia do patrolu? Pyta Fiut z gwiazdkami i belkami na pagonach. Bo lubię napierdalać ludzi. Jak komuś nie wpierdolę przez dobę, to mi podskakuje lewa noga i drży prawa ręka w łokciu. Marzę, żeby lecieć za wzniesioną szturmówką przez stadion, dyskotekę czy miasto i czynić dobro. Chcę podreperować skromny budżet naszego państwa i wystawiać 100 mandatów dziennie. Zatrzymać przestępców, łapać złodziei, walczyć ze złem na całego. Szczerze mówiąc, panie komendancie, to chcę odpocząć. Przez te dochodzenia nie wyrabiam psychicznie. I tyle. Starczy. Przemilczę całą resztę. Że utonąłem w aktach, nie wiem, co się dzieje w sprawach. Kto kogo, gdzie i po co pobił. Komu i jak groził, ukradł, rozbił. W dupie to mam. Poległem na całego. Opierdolot prokuratora czy naczelnika nie robi już na mnie wrażenia. Jak mnie kierownik nawiedza w noże, to normalnie biorę doniczkę, popielniczkę czy po prostu krzesło i rzucam w aspiranta sztabowego, żeby mi dupy nie zawracał. Na szczęście chłop jest szybki jak zając, zwinny jak lis i bystry niczym kojot. Także wróżę mu długie i nudne życie w tutejszej jednostce na etacie szefa małej komórki dochodzeniowej. Rozumiem. Proszę rozliczyć się ze swoich wszystkich spraw i zgłosić do naczelnika prewencji. Wydam odpowiednie decyzje, podpiszę rozkaz personalny. Przejdzie pan pod jurysdykcję mojego zastępcy, bo ja odpowiadam za pion kryminalny, on za prewencję. Jak szybko poszło. Stary ma szósty zmysł, albo mu donieśli, że przed tygodniem do mojej nory przyszedł oficer. Naczelnik kryminalnego i kiero. Usiedli. Nie wypadało rzucać w oficera. Zaczęli mnie opierdalać za całokształt i straszyć prokuraturą. Wytrzymałem 8 minut. Wstałem, obróciłem się, podszedłem do szafy, wziąłem służbową broń, położyłem na biurku, spojrzałem jednemu i drugiemu w oczy. Wypierdalać mi z pokoju. Macie 3 minuty. Wyrobili się w jedną. Myślałem, że mnie od razu podpierdolą, ale okazało się, że sami mają poważniejsze kłopoty. Są na wylocie? Nie są. Jednak są. Jednak nie. Kto na dłuższą metę wytrzyma psychicznie takie wirtualne roszady kadrowe? No i przyszli do mnie się odreagować, ale im nie wyszło. Do nory wracałem uskrzydlony. Jeszcze tylko rozliczyć się i wolność czeka. Ach, panie posterunkowy, ach, panie posterunkowy, czemuż masz taką smutną twarz? Na tobie stoi, na tobie polega cały ten wirujący świat, pisał Stefan Żeromski w Przedwiośniu.
Dlaczego mam taki wykręcony ryjek? Nie mogę znaleźć akt. Muszę się rozliczyć z każdej liczby dziennika. Zaczynając od telegramu z posterunku policji w Cipkowie Dolnym, gdzie jakiś zapomniany dzielnicowy w kolejnym monicie prosi, błaga, a w końcu grozi konsekwencjami służbowymi, jeśli za 2 tygodnie nie otrzyma chociaż kopii protokołu przesłuchania świadka z uprzedzeniem artykułu 183 KK jakiegoś rzekomo ojca na wygnaniu, który nie płaci alimentów, a podobno przebywa od 2 lat u mamusi, 2 ulice za naszą komendą. On tam pisze między wierszami, że prokurator urwie mu łeb, jaja i ręce, jeśli będzie musiał przedłużyć takie drobne dochodzenie. A funkcjonariusz z Cipkowa Dolnego chce żyć, pracować i cieszyć się pełną pensją, a nie okrojoną przez karne zabranie dodatków służbowych. Wszystko musi zostać zdane, przekazane. Idąc dalej poprzez karty statystyczne dochodzeń, przypominające druki do gry w bingo, z tą tylko różnicą, że nigdy nic nie wygrałem, możąc wszystko z powodu niewykrycia sprawców przestępstw. Kończąc na politycznej sprawie dewastacji przydomowego ogródka miejscowej plebanii przez prawdopodobnie nawalaną miejscową gawiedź, wracającą z nieodległej dyskoteki. Hula i dusza, której właścicielem jest brat burmistrza. Sam proboszcz na mszy 3 tygodnie nazad obłożył anatemą klientów, obsługę i właścicieli przybytku zła. Ocierając się o temat nieporadności policji, zamilkł w stosownym momencie, mając zapewne w pamięci zeszłoroczne umorzenie jego sprawy, gdzie został oskarżony o naruszenie nietykalności cielesnej jednego z uczniów przez bicie linijką w dłonie, szarpanie za ubranie i liście, czyli plaskanie otwartą ręką czoła. Wcięło mi kwity. Nie zejdę z liczb. Zostanę w kryminalnym na zawsze, chyba że dowalą mi działy, oskarżą o niedopełnienie obowiązków służbowych i wywalą z psiarni na zbity pysk. Wtedy zostanę jednak złodziejem. Nic innego nie umiem robić. Świat mi zawirował po raz pierwszy, kiedy znalazłem brakujące sprawy i telegramy. Oczywiście nie odpowiedziałem na pismo z posterunku w Cipkowie Dolnym. Zero czynności w sprawie zniszczenia ogródka inkwizytorowi. O statystyce nawet nie wspominam. Same częściowo wypełnione druki. Co robić? Co robić? Co robić? Cały służbowy towar muszę opchnąć nowicjuszowi. Ma tydzień służby i minę, jakby od 100 lat był detektywem w CSI albo New York Cops. Krótko mówiąc, nosi się bydle. Plecak jeden. Jak chodzą słuchy z nadania zastępcy komendanta powiatowego sąsiedniej jednostki. Do Tomasz Cietrzewiu. Wpadam z całym chłamem, rzucam mu na biurku i biorę na krzyki. A ty, kurwa młody, co się lenisz? Nie gap się tak! Masz tu wszystkie moje kwity z polecenia 01, komendanta. Wiesz? Już ci mówili? No i bardzo dobrze. Zobacz. Coś spadło na podłogę. Pokaż. O! Posterunek policji w Cipkowie Dolnym zwraca się po raz kolejny z prośbą... Że co? Że to monit? Ojeju! Nie pierwszy i nie ostatni. Dasz radę, młody. Sam mam niewiele więcej służby, ale cel uświęca środki. Muszę opchnąć trefny towar, zanim zorientuję się, że wsadzam go na minę. Jesteś zdolny. Podobno jak się z tym wyrobisz, mają wysłać cię na podoficerkę i zostaniesz sierżantem policji kryminalnej po roku służby. A co się będę wstrzymywał? Tym bardziej, że młody wciąga każdy kit i aż pali się do awansu kariery i roboty. Tak, tak. Sam wspomnę o tobie naczelnikowi. To mój dobry znajomy. Akurat. Tylko podpisuj mi tu protokół przekazania. Tu i tu. No dzięki, młody. To nara. Nie mam czasu dalej z tobą rozmawiać. Czekają na mnie w prewencji. Komendant ze łzami w oczach namawiał mnie do przejścia. Sam w życiu nie odszedłbym z dochodzeniówki. Byłem podporą tego wydziału. Jeszcze z rok sobie tu po mnie popłaczą. Trzaskam drzwiami i spadam. Jak ty to zrobiłeś?
Naczelnik patrzy na mnie z podziwem. Dobrze wie, z czym wiąże się konieczność zdobycia niezbędnych podpisów. Mówię prawdę. Co za dureń. Wziął wszystko na siebie? Podpisał? Potwierdzam. No zobacz. Przecież po miesiącu będę musiał wszcząć mu ze dwa postępowania dyscyplinarne za twoje sprawy. Uciekłeś spod gilotyny, wiesz o tym? Wzruszam ramionami. Chuj z młodym. Nadęty bufon z nadania jakiegoś oficerka. Okazuje się, że zyskuję na sam koniec sympatię szefa kryminalnego i kierownika. W końcu znaleźli kozła ofiarnego. Raczej sam im spadł z przydziału. Młody, głupi. Wszystko podpisuje dla kariery. Idealny kandydat do wsadzenia na minę i odwrócenia uwagi od panującego w wydziale burdelu. Do tego nikt go nie lubi. Ktoś musi być winny. I żeby było jasne, nie miałem żadnych wyrzutów sumienia. Zostałem tyle razy powieziony, odwleczony od własnych zajęć, zwalano na mnie każdą pierdołowatą czynność. Stąd bałagan w dawnych już moich sprawach. Nikt się nie przejmował. To ja będę? Żaden stary gliniarz nie pozwoli sobie rzucać dziennie kilka liczby dziennika, a jak chcą wysłać go na zdarzenie, to ryczy niczym wściekły bawuł na pół komendy. Wymachuje wszystkimi swoimi sprawami. Kiedy z gabinetu wyjrzy komendant z grzecznym pytaniem: co to za wrzaski? Doświadczony dochodzeniowiec pożycza z sąsiedniego biurka kolejne akta i zapycha do szefa ze skargą. Bo kurwa jego mać, panie komendancie, nie wyrabiam się, a tu mi jeszcze każą... Taka wymówka działa w 98%. Wyznaczą nowicjusza, chyba że stary nienawidzi się z kryminalnym posokowcem i chce go odpalić. Wtedy nic mu nie pomoże. Nawet tona dochodzeń i tysiąc liczb dziennika na głowie. Zostają przenosiny gdziekolwiek. Albo wcześniejsza emerytura, albo prokuratorskie zarzuty o niedopełnienie obowiązków. Inaczej tylko młody nie ma prawa się bronić. Zapierdala na kolejne zdarzenie pomimo 40 świeżych spraw leżących na biurku. Przetrwa albo nie. Świat zawirował mi trzeci raz, kiedy stary postawił ostatnią pieczęć na obiegówce. Zostałem rozliczony, namaszczony i uwolniony. Teraz to mnie mogą wszyscy pocałować w dupę. Z wydziałem kryminalnym nic mnie już nie łączy. Od jutra jestem rycerzem Wydziału Prewencji. No może Giermkiem. Jeszcze tylko, gdybym mógł zmienić sny. W onirycznej wyobraźni ganiają mnie koledzy. Po polach, przez lasy. Uciekam co sił w nogach, a oni krzyczą: stój, policja, stój, chuju, bo strzelamy. Nad nami unosi się szefowa miejscowej prokuratury rejonowej. W służbowym stroju łopocze na wietrze. Faluje połami czarnej togi, krąży nade mną i głośno, spazmatycznie, złośliwie śmieje. Chodź tu do mnie, mój posterunkowy. A gdzie masz dowody rzeczowe w sprawie za liczbą dziennika 11288, 12 gramów amfetaminy, 3 gramy marihuany i 4 dropsy na gwałty niewinnych zapewne kobiet? Gdzie one, posterunkowy? Zwijam się, tracąc oddech z braku sił. Resztką witalnej energii skomlę. Pani prokurator kochana, nie wiem gdzie. Wysłałem do laboratorium Komendy Wojewódzkiej w zeszłym kwartale. Biegły ma na pewno. Tak, to on jest winny. Tam mają jeszcze większy burdel jak u nas w komendzie. Pamięta pani prokurator kochaniutka tamtą sprawę z nielegalnie przechowywanym pistoletem po niemieckim Walter P-38 przez takiego jednego wieśniaka? Jak dostałem akta, to zaraz wysłałem dowód do ekspertyzy. Po pół roku odesłali mi przez pomyłkę kompletnego kałasznikowa z dwoma magazynkami i zapasową amunicją. Mało wylewu nie dostałem. Jak zadzwoniłem do biegłego, to z P do K jechał 5 godzin własnym samochodem na własny koszt. Byle tylko szybko podmienić dowody.
A to było 700 kilometrów. Może i tym razem ktoś te prochy w swoich przepastnych szafach trzyma? Pani prokurator, mnie właśnie koledzy w tej sprawie gonią. Do więzienia pójdę jak nic. Każą mi pod celą w kiblu siedzieć, jeść i spać, jak takiemu jednemu znajomemu znajomego, który w psiarni odpracował wojsko i uciekł klepać blachy do huty, albo... Ale potem kogoś w kłótni za mocno w gębę prasnął, aż tamtemu dwa zęby wypadły z połową szczęki, bo siłacz był potężny. Kiedyś to pałował w ZOMO demonstrację. To jeszcze po 20 latach solidaruchy przy zmianie pogody w tych miejscach drapały się do strupów. W tych miejscach drapały się do strupów. No i dostał za nowych czasów 2 lata do bezwarunkowej odsiadki, a w kryminale za nas wszystko wiedzieli. Jak wjechał do pierwszej 12-osobowej celi na dzień dobry, dostał stołkiem drewniano-metalowym, a na do widzenia samym telewizorem w czerep. Ja tak nie chcę, jestem drobniutki, malutki i mam słabą wolę. Dopiero zaczynam pakować na siłowni i lać ludzi bez pozostawiania śladów, litości. Nie chcę do więzienia. Mogę odkupić prochy. Za tydzień dostanę połowę trzynastki, bo mi ujebali za karę, że niby przewlekłość postępowania, do której doprowadziłem, nic nie robiąc w sprawie, przyczyniła się do uniewinnienia oskarżonego o kradzież kombajnu marki Bizon i przyznania odszkodowania w wysokości 3000 euro przez polski skarb państwa złodziejowi na mocy postanowienia sądu w Strasburgu. Wielkie mi coś. Skoczę do miasta, wiem gdzie zapukać i po południu narkotyki będą na miejscu. Nie? Nie da rady? No to co ja zrobię? O, już strzelają za mną w powietrze i kto? Sierżant G., ten chuj złamany, co leje swoją żonę 8 razy na tydzień. Kiedyś w oczy mu powiedziałem, że albo go wsadzę do paki, albo taki wpierdol spuszczę, że munduru przez tydzień nie założy. I co on krzyczy? Że wreszcie mnie upierdoli? Przecież jestem niewinny. Pani prokurator kochana, proszę mnie obronić. To nie moja wina. Komendant powiedział, że nie gada z przestępcami i zamknął mi drzwi przed nosem, a ja nic nie zrobiłem. Biegły dał dupy. Przyrzekam. Odmówili mi pomocy prawnej w komendzie wojewódzkiej, bo nie należę do związków zawodowych. Nie płacę miesięcznych składek, nie jeżdżę na ich zwroty, nie dostaję prezentów od związkowego świętego Mikołaja w postaci chrupek kukurydzianych i nie mam szans na służbowo załatwioną komórę tylko dla psów. A, będą mnie ruchać... w postaci chrupek kukurydzianych nie mam szans na służbowo załatwioną komórę tylko dla psów. Będą mnie ruchać w tyłek za kratami, jak dowiedzą się, że jestem kundlem. Przecież klawisze mnie nie upilnują. Swoich jak przyłapią na łapówkach czy udzielaniu telefonów szefom gangów i skażą, to umieszczają na izolowanych celach. Ale pies dla nich to nie człowiek, ani tym bardziej kolega po fachu. Niechże pani prokurator coś zrobi. Pogada z komendantem albo zastępcą, bo się na mnie wypieli. Koledzy w twarz się śmieją. Przecież w ostateczności można ukręcić łeb w sprawie. Nie takie rzeczy ginęły z magazynów dowodów. A co? Może w prokuraturze to nie? Może w prokuraturze to nie? A nie pamięta pani prokurator? Zajebane prochy znalazły się po tygodniu intensywnych poszukiwań w dolnej szufladzie biura. Popierdolonego biegłego. Co do grama. Nikt mnie nie przeprosił. Nie podał ręki, nie wytłumaczył. Naczelnik wszedł do pokoju i powiedział: no, młody, jeszcze nie pójdziesz siedzieć. Upiekło ci się. Ha. Przypomniała mi się reklama produktów z Biedronki z ziemniakami w roli głównej. Pierdolone kartofle śniły mi się przez kolejne 2 tygodnie. Tak dłużej być nie może. Jeśli do tego dodamy pojawiające się na przemian sny z trupami bez głów, spalone ciała dzieci i oberwane kończyny wkładane własną ręką do plastikowych worków, słowo zombie nie odda stanu posterunkowego, nakręcanego każdego dnia nowymi zdarzeniami. Pan jesteś jak gąbka. Chłoniesz wszystko, zupełnie niepotrzebnie zresztą. Osobiście uważam, że takie osobowości nie powinny być przyjmowane w szeregi policji, bo to syf, kiła i mogiła. Cała ta wasza służba. Proszę, tutaj recepta, zwolnienie i termin następnej wizyty. Jeśli się nie poprawi, powiedział resortowy psychiatra i wyjebał mnie gestem z gabinetu, chociaż byłem dopiero przy pacyfikacji w
pociągu ponad rok temu. W poczekalni nie było czym oddychać, same znajome twarze. Z tym byłem na unitarce. Ten jest komendantem powiatowym w te, tamten wysokim oficerem wojewódzkiego sztabu dowodzenia. O, proszę. I zastępca dowódcy miejscowych oddziałów prewencji. Oficer, magister, inżynier, kutas do sześcianu. Pierdolony tyran, zajebany karierowicz, nie oglądający się nigdy na nic, mający szarych policjantów za szczury do kopania, też tu jest. I czeka do pana doktora, psychiatry zresztą. Czyli wszyscy jesteśmy pojebani. Zwolnienie podarłem i do kosza. Mam tyle służby, co śmieta na ważności. Nie popełnię zawodowego seppuku, wtrącając się w czeluść psychiatrii już na starcie kariery. Tabletki wyrzuciłem, bo po pierwszej dawce nie mogli mnie dobudzić i spóźniłem się na dyżur zdarzeniowy. Patrol interwencyjny czekał 4 godziny na miejscu włamania do wiejskiego sklepu. Aż był jedyny w promieniu 30 kilometrów, w tym czasie opierdolili jeszcze 4 sklepy w sąsiedztwie. Zjebał mnie dyżurny komendy, bo jego zjebie szef na porannej odprawie za brak organizacji służby kryminalnej, więc co będzie w sobie frustrację kisił? Opierdolili mnie chłopaki z 997, bo ich opierdolą rano za 5 dziur na służbie. Technik tak na mnie krzyczał, że szyby w oknach drżały, bo musiał czekać na mój przyjazd do psiarni 2,5 godziny, a ma 24 lata służby, żona, 8 dzieci, kota, krowę po ojcu, starego rzecha w garażu i 6 lat do wymarzonej pełnej emerytury, która pozwoli zmienić mu życie, począwszy od szanownej małżonki. A jak tak z nim młody, czyli ja, będzie pogrywać, to on, tak krzyczał, roku nie przeżyje. Też bym się wkurwiał, gdyby czekało na mnie 5 dziur do obróbki, ale spóźniłem się i zrobię oględziny tylko jednej. Resztę przejmie koleś dyżurujący od 6 rano. Sorry, technik. Kochanka będzie musiała poczekać, powiedziałem rozmarzonym tonem. Tabletki jeszcze nie puściły. Na szczęście niczym mi nie przyjebał. W oczach dyżurnego awansowałem o cały szczebel. Też nie lubił wiecznie narzekającego technika kryminalistyki. Wyluzowany udałem się na oględziny. Jedziemy. Cywilnym radiowozem. Siedzę sobie na miejscu pasażera w jakimś skretyniałym półśnie własnej onirycznej fantazji. Stary technik nie daje nikomu kierować. Żona, teść i pół rodziny jest na z góry przegranej pozycji, bo mają prawko, ale jeżdżą jak cioty. Pozostała część plemienia nie ma kwitu uprawniającego i żadnych szans nawet na rozmowę o kierowaniu samochodami. Policjant naoglądał się w życiu tyle wypadków, że starczy mu na 3 wcielenia solowej jazdy za kółkiem. Stanowiska mój kierowca nie zmienił, kiedy polecenie wydał mu nawet sam komendant. Pierdolę, nie jadę jako pasażer, jasno określił się gliniarz przełożonemu i oficerek wymiękł. Śmigamy drogą milcząc. Gość z nikim nie rozmawia w czasie jazdy, zapina się w pasy już na starcie, ledwo trzaśnie drzwiami, sprawdza ustawienie lusterek, fotela. Wcześniej oczywiście obszedł naszego grata w poszukiwaniu przepalonej żarówki. Gdyby znalazł, to rzut kluczykami o ladę na dyżurce i 5 godzin kłótnia, że właśnie narażone zostało życie i zdrowie policjanta kierowcy. Na szczęście wszystko działa w miarę sprawnie, o ile to możliwe w 10-letnim aucie domowej produkcji. Po włączeniu reflektorów technik wrzuca do starego samochodowego radia zdezelowaną kasetę z utworami Giorgi Sandora Ligetiego, co w połączeniu z przyjętą przeze mnie dawką psychotropów przynosi mnie w wizjonerski świat stojących przy drodze na tak zwaną okazję stworów różnego pochodzenia. Zauważyłem, że jedni gliniarze mają pociąg do wódki, inni kochają imprezy. Wielu korzysta z życia, a mój szofer ma kochankę i pociąg do muzyki innej. Gdybym był na czczo, wyskoczyłbym z auta po pierwszych minutach, po pierwszych metrach. Nie da się słuchać Ligetiego przy pustym żołądku. Na szczęście niebiesko-różowa treść, połączenie pomidorów, leków, masła i bułek pszennych skutecznie koiła we mnie każdy przejaw skłonności do harakiri.
Nie wiem, kiedy zasnąłem. Śnił mi się dowódca plutonu z kompanii oddziałów prewencji w T i jego wykład na temat strzałów ostrzegawczych. Po pierwsze, strzał ostrzegawczy nie jest użyciem broni palnej. Także możecie napierdalać w powietrze do skutku. Nie zapomnijcie jednak, że jak wystrzelicie pocisk w górę w zamkniętym pomieszczeniu, to wróci na wasze tępe łby szybciej niż myślicie z połową odstrzelonego sufitu albo z żyrandolem, czy to co tam sobie akurat ludziska powiesili. Po drugie, wyróżniamy dwa typy osobowości ściganych. Pierwsza to tak zwana ciepła klucha, czyli okrzyk stój policja, bo strzelam. I gość ma już pełne gacie. Jeszcze strzał nie przebrzmi. A on już leży zemdlony i gotowy do skucia. Drugi typ to szybki, wściekły. Gonisz jeden z drugim takiego. Już go dopadasz, trzesz te swoje formułki do utraty głosu, a on w dupie to ma i tylko szybciej piętami obraca, jeszcze tylko strzał ostrzegawczy i już go będziecie mieli, walicie w powietrze, a tamten w odpowiedzi przełącza na nitro w nogach i tyle go widzieliście. Po trzecie, jak biegacie sobie po osiedlach, to się zastanówcie, czy warto strzelać w powietrze, kiedy każdy blok ma iluś tam stopniowe nachylenie, bo świat nie jest prosty i nasze budownictwo też nie. Jeśli więc po tygodniu do pościgu do miejscowego komisariatu przydrepta stuletnia babcia z zawiniętym w chustkę pociskiem, który wypadł z doniczki przy wymianie ziemi, a przy okazji staruszka powie, że wcześniej ktoś wbił jej szybę nieznanym przedmiotem, teraz chciał ją na pewno zabić, to kulka pójdzie do balistyki, a wy do kryminału w trochę późniejszym terminie, jak wróci ekspertyza, bo każda broń zostawia indywidualne ślady, jak ludzkie DNA. Dlatego trzeba myśleć, a nie walić, jak brudny Harry, bo to nie jest Hollywood. Zrozumiano? Ja? Tak jest, krzyknąłem. Otworzyłem oczy. Usłyszałem Danse Macabre, część pierwszą i pisk hamulców auta. Przyjebaliśmy w sarenkę. W sarenkę. O kolizjach policyjnych radiowozów można napisać powieść w 800 stronicowych tomach. Ciche klepanie po zaprzyjaźnionych warsztatach, żeby wyjeżdżając po północy świeżutko malowanym autem, przywalić po raz drugi na terenie pit stopu i zrujnować właścicielowi płot, latarni i śmietnik. Przewałki w stylu nagle wyjechał samochód osobowy, kolory czerwonego Opel, a może Volkswagen, a nie, jednak chyba Skoda, który wymusił pierwszeństwo przejazdu, w wyniku czego policyjny samochód uderzył na łuku drogi w przydrożne drzewo. Sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy. Brak tablic rejestracyjnych i pozostałych dupereli mogących przyczynić się do ustalenia danych osobowych kierującego. Mówiąc po ludzku, w 10% kolesie w mundurach rozwalili się z powodu nadmiernej prędkości, bo siedzący za kierownicą podoficer cierpi na niezdiagnozowane ADHD.
Polecenie dyżurnego jednostki. Udaj się pilnie, ale zachowaj ostrożność. Mózg drivera odbiera tylko w pierwszej części. Pojawiające się od tego momentu drżenie prawej nogi, spoczywające na dociśniętym do podłogi pedale gazu, pewnie pcha cały zestaw ku wypadkowi. Morda w kubeł, nikomu ani mru. Jasne? Technik montował taśmą przylepną wiszący na przewodach reflektor. Jasne. Nikomu nie powiem. W tej chwili. Jak tylko wrócę do jednostki, rozpowiem każdemu napotkanemu gniniarzowi tak, jak to się normalnie robi. Myślę sobie i uśmiecham się głupkowato do starego psa. Komenda policji, skupisko plotkarzy i spiskowców nie przetrwa bez cotygodniowej wewnętrznej afery. Jeśli mundurowi przestaną się obgadywać, kopać pod sobą doły i wyśmiewać, wytykając palcami takie ofiary losu, stracą rację bytu w tym ludzkim szambie. Technik ma pozamiatane. Teraz czeka go co najmniej kilka tygodni słuchania drwin i kawałów na swój temat. Obrobimy mu sprawnie dupę. Ktoś doniesie do komendanta. Wszyscy choć na chwilę zapomną o statystykach, normach na sprzedaż. Normach na sprzedaż mandatów i ogólnie opędzie za wynikiem. Do czasu kolejnej wtopy. Innego łosia. Mój kierowca jest ugotowany. Chyba, że po raz drugi zaliczy wpadkę. Wtedy przylepimy mu na trwałe miano Speedy Gonzalesa, gniarza z Beverly Hills, czy po prostu mistrza kierownicy. Do samiutkiej emeryturki. Jasne, naprawi uszkodzenie samodzielnie. Nie dostanie pajdy. Sarenka już leży w rowie. Gdyby uderzył w inny cywilny pojazd, to byłyby problemy. Ludzie dzwonią i donoszą na telefon alarmowy, że radiowóz nie przepuścił pieszego, wymusił gdzieś pierwszeństwo przejazdu, jeździ bez sprawnego obowiązkowego oświetlenia, gliniarze nie mają zapiętych pasów bezpieczeństwa kierowca. Gliniarze nie mają zapiętych pasów bezpieczeństwa, kierowca rozmawia przez telefon komórkowy. Takie czasy. Teraz każdy zasrany szczun dysponuje sprzętem do nagrywania i telefonowania. Masz kolizję, a za godzinę jesteś w TVN24 na necie, czerwonym pasku i chuj jeden wie gdzie jeszcze. Zajebana globalizacja, której zloty trzeba zresztą obstawiać, ochraniać, chociaż samemu poszalałoby się z chłopakami, anarchistami, przeciwnikami. Zjedziesz na lewą przerwę, już kręcą. Zatrzymasz się na zakazie, po kilku minutach wołają cię do bazy, a tam naczelnik, kierownik i ktoś jeszcze. Zaczynają się pytania, a po co, a dlaczego, a kiedy, a. Jedyną właściwą odpowiedzią linią obrony jest a chuj was to obchodzi. Przyjmę mandat i spierdalać. Reszta to bezsensowny bełkot pelikana z rybą w dziobie. Kierownik wyjmie bloczek i z ukrywanym współczuciem wyjebie kredytową grzywnę za popełnione wykroczenie. Oczywiście z należnymi punktami i puentą w stylu, a jeszcze podziękuj, że nie będziesz miał postępowania. Mogłeś stracić dodatek, część trzynastki i awans, bo ci wychodzi w tym roku. Pierdol się, odpowiadamy w myślach. Nigdy nie wolno zapominać, że w świecie wyobraźni każdy posterunkowy może wszystko. Przyjmujemy karę z rozkosznym uśmiechem na twarzy, a za tydzień z takim samym bananem na ryju wypisujemy mandat komuś z rodzinki szefa. To nic, że polowaliśmy na chuja całe 8 godzin przez 7 dni. Nie mamy żadnych innych wyników. Znowu nas za to nie ma. Znowu nas za to zmieszają z błotem, chociaż w telewizji ubrani jak lale wysocy oficerowie policji z Warszawy mówią, że nie ma mobbingu. Vendetta. Święte prawo każdego. Co to ja chciałem? No właśnie. Ty pierdolony podatniku! Krzyczał do słuchawki za starych, dobrych jeszcze czasów taki jeden dyżurny jednostki, kiedy obywatel rozmówca rzucał uwagę, że płaci podatki na policyjne wynagrodzenia i należy mu się szczególne traktowanie. Nie było wtedy nagrywanych rozmów. Obecnie dzwoniąc nawet do przedsiębiorstwa usług komunalnych w te
Jesteśmy informowani przez automatyczną sekretarkę, że w trosce o poprawę jakości świadczonych usług informujemy państwa, czyli pierdolonych podatników, że wszystkie rozmowy są nagrywane. Jeśli nie zgadzacie się na utrwalenie rozmowy, proszę się rozłączyć. Czyli możecie pocałować nas w dupę i szambo sobie widłami wybrać. Posłuchaj mnie, pierdolony podatniku. Darł się do słuchawki aspirant sztabowy J na początku lat 90. W samym środku ustrojowej zawieruchy. Jak wyjadę w miasto, znajdę budkę telefoniczną, z której dzwonisz w 4 minuty, bo wyraźnie słyszę odgłos kościelnego dzwona z jedynej świątyni pańskiej w promieniu 20 kilometrów, do której zresztą regularnie zaglądam w ramach służbowych jeszcze obowiązków i tak ci wpierdolę pałą, że spuchniesz jak dynia. Przez 2 tygodnie nie kiwniesz palcem, o podniesieniu butelki z winem zapomnij. Opamiętaj się, chuju! Odłóż słuchawkę i wracaj grzecznie do domu. A nie zawracaj mi tu dupy, że w sklepie nie sprzedali alkoholu, boś najebany. Widocznie tak jest. Masz 2 minuty na zastanowienie. I tak za długo. Po 30 sekundach pierdolony podatnik mknął opłotkami do domu. Żona ze zdziwieniem patrzyła na Henka pijaka, który cichutko na palcach idzie do sypialni, kładzie się i zasypia. Przez sen nie raz i nie dwa odruchem Pawłowa drapie spałowane kiedyś porządnie plecy. Widocznie nauka nie poszła w las. Tak sobie przypomniałem aspiranta sztabowego J, obecnie kierownika posterunku policji, na terenie którego miało miejsce pierwsze włamanie do sklepu. Dojechaliśmy równocześnie. Jego też wezwano na miejsce. Co by tu o nim powiedzieć? Wysokiej klasy specjalista. Wytrwały pacyfikator licznych wiejskich zabaw w stylu Marycha, Wuda, Sztacheta i Liberum Veto. Autor wielu owalnych odleżyn po użytej szturmowej loni na umięśnionych częściach ciała wieśniaków w trzecim już pokoleniu. Tak, tak. Stary gliniarz pałował dziadków, ojców i synów szoszońskich tradycji. Przy licznych imprezach okolicznościowych z tytułu okocenia się futrzaka, cielącej się jałówki czy po prostu świniobicia. Pito za rychłe odejście psa, życząc mu mało zdrowia, wszystkich plag egipskich, a nawet jednej więcej. Ojciec wielu sukcesów okolicznych gospodarzy, dzięki któremu wielu z nich wyszło na ludzi, a nie skończyło w wieku 10 lat w grobie z ranami postrzałowymi, pochodzącymi z lewej broni, ciętymi od noży, nożyczek, scyzoryków, czy kłutymi po narkotycznych igłach. Jak on mi kiedyś pałą wpierdolił, zaczynały się opowieści starszych, opisujących dzieje rodu takiego czy innego. Ale nie doniósł. Kazał zniszczyć, wyrzucić, opamiętać się. Obyło się bez sprawy sądowej. I co? Pomogło. Ech, dziadki, nie uskarżajcie się. Należało się. To dostaliście. Może zmądrzejecie. Przecież do was słowa nie trafiają. Taki prawdziwy gliniarz wyszedł ze swojego prywatnego samochodu, podszedł, uścisnął jak w imadle moją rękę, a nie podał sflaczałą dłoń z łaską panicza. Mnie to był zaszczyt. Zabraliśmy się do wyjaśnienia sprawy wspólnie. Mamusiu, zobacz, to policjanci też mają dzieci? Kilkuletnia zdumiona dziewczynka szarpała za rękaw rodzicielkę w poczekalni miejscowej przychodni. Starszy posterunkowy L musiał zerwać się ze służby, zaprowadzić własnego syna, 4-latka do lekarza, bo choroba nie czeka ani nie wybiera. Oczywiście wparował w mundurze, z czego później wynikła potężna afera. Jak to? Tak na służbie? Za pieniądze pierdolonych podatników pies zrywa się z łańcucha. Mógł sobie wziąć wolne, urlop na żądanie albo opiekę nad dzieckiem. Właśnie, że nie mógł, bo wykorzystał. A pani z przedszkola wyraźnie powiedziała: przyjeżdżaj pan szybko i zabieraj dziecko, bo zażyga mi tu wszystko i wszystkich. Gliniarz pobiegł do przełożonego, ten zezwolił na 30 minut oddalenie się z jednostki. Wracając do tematu. No mają dzieci, rodziny, głupich szwagrów i skretyniałe teściowe. Domy nawet posiadają, dziadków na cmentarzu, pracę w cholerę i trochę jeszcze więcej problemów. Najwięcej mają chęci na porządne spałowanie każdego, kto pozbawia ich prawa do bycia zwykłym, szarym człowiekiem. Pierdolenie biskupa na pogrzebie tragicznie zmarłego policjanta, że psem jest się rano, w południe, wieczorem oraz w trakcie snu,
wliczając dni wolne od pracy, soboty i niedzielę takowo. Jest zwykłym byciem hieny na cmentarzu obłudy i zakłamania. Tak jak ostatnie odwiedziny na mszy wysokich podowce. Tak jak ostatnie odwiedziny na mszy wysokich oficerków z mordami wystawionymi na pokaz, jakby zapomnieli, że jeszcze miesiąc temu jebali trupa za brak wyników, spóźnianie się do służby, problemy z alkoholem, zwolnienia lekarskie i zagubienie służbowej legitymacji, co w sumie powinno skutkować postępowaniem dyscyplinarnym, ale teraz nie wypada. Upiekło się psu już. Jeszcze tylko pośmiertny awans, służbowa wiązanka na grób i biskup wraca mieszać do polityki. Oficerkowie za ciepłe biurka tworzyć kolejne monity dotyczące lecących na łeb i szyję statystyk i zaufania do policji. Wprowadzają kolejne oszczędności, pozbawiając gliniarzy strzelań ćwiczebnych, szkoleń, nowoczesnego wyposażenia. Jedna kamizelka kuloodporna na dwóch, trzech. A na wiejskich komisariatach nikt czegoś takiego na oczy nie widział. Rozlatujące się nowe radiowozy marki, do którego może wsiąść osoba poniżej 1,70 m, a i tak ma trudności z oddychaniem i zmianą biegów o szybkim wyskakiwaniu zapominając, a tonfa, służbowa pałka, musi jeździć w bagażniku, bo w mikrokabinie nie ma miejsca na nic. Wymyślają nowe procedury, liczenia skuteczności działań i ogólnie zapominają o nieszczęściu w miesiąc. Wysoki oficer policji częściej telefonuje na numer alarmowy, przedstawiając się dla większego wrażenia. Inspektor Gadżet, tutaj rozrabiają, proszę natychmiast przysłać radiowóz. I czeka. Nie podejmuje działania, kiedy wie, że nie ma rady. Złota zasada prewencji mówi, że nie wolno wchodzić do dyskotek i innych pomieszczeń, zaczynać interwencji, jeśli gliniarz przewiduje, że nie będzie miał szans skończyć o własnych siłach. Kiedy nie ma bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi, należy w takim przypadku powiadomić dyżurnego i zażądać wsparcia tu i teraz. Kwestia kilku minut i chłopaki na sygnałach przyfruną z radością pomóc koledze. Oczywiście, kiedy dochodzi do takiego zagrożenia, porządny pies podaje adres radiooperatorowi przez słuchawkę, krzycząc: policjant potrzebuje pilnej pomocy! I rzuca się w wir walki z wyszczerzonymi kłami, nie myśląc o konsekwencjach przekroczenia uprawnień, wali delikwentów, gdzie popadnie, a wszystkich członków Amnesty International i cioty z Biura Spraw Wewnętrznych ma głęboko w dupie. Radiooperator z jajami przekazuje w eter hasło i zwalnia każdą wolną załogę z jej dotychczasowych obowiązków, znosi granice patrolowanych terenów, których normalnie nie wolno przekroczyć. Zezwala wszystkim na użycie sygnałów dźwiękowych i świetlnych. Miasto rozbrzmiewa policyjną dyskoteką, z odsieczą ruszy każdy, kto tylko kurwa musi wiedzieć, gdzie potrzebna jest pomoc. No znowu nie na temat. Policjant z chorym dzieckiem zapłacił za przejechanie służbowym radiowozem 480 zł za 7 km od przychodni do domu i z komendy do przedszkola i przychodni. Wszystko zostało skrupulatnie wyliczone przez pizdę z komendy wojewódzkiej policji, Wydział Transportu i Zaopatrzenia. W tym samym tygodniu komendant pierdolnął 800 km służbowym radiowozem nieoznakowanym, jadąc do Szczytna na szkolenie oficerów, jakby nie mógł śmigać PKP albo własnym wypasionym samochodem. Naczelnik ukaranego gliniarza wyjeździł 429 km. Chuj wie właściwie po co, bo nie przywiózł żadnego wyniku z miasta. Zero mandatu, sprawcy na gorąco, czy chociaż wniosku o ukaranie któregokolwiek do sądu grodzkiego. Kierownik sekcji nabił 100 km przez 3 dni, jeżdżąc na spotkania do burmistrza w sprawie zabezpieczenia miejskich dni idioty, chociaż mógł przejść się piechotą z pożytkiem dla zdrowia. Nasz ojciec został zjebany przez tego samego przełożonego, który mu wcześniej pozwolił. Nikt nie pomyślał, że równie dobrze mógł tam pojechać w ramach patrolu prewencyjnego i pies z kulawą nogą by o tym wiedział. W policji za szczerość wobec przełożonych płaci się własnym zdrowiem, zarobioną gotówką bądź karierą. Ponownie wracając do tematu. Psy mają też hobby.
co pozwala zapomnieć o wszędobylskim kurestwie i skurwysyństwie w firmie. Aspirant sztabowy i z zamiłowania myśliwy pochylił się nad licznymi śladami prowadzącymi do i z pobliskiego lasu w kierunku wiejskiego centrum handlowego o wdzięcznej nazwie Honotu. Wbite w rozmokniętą ziemię ślady obuzia wyraźnie wskazywały, że sprawca był jeden. Do leśnej oazy wracał potężnie obciążony skradzionym towarem. Posokowiec kilkakrotnie wciągnął powietrze. Ustawił się pod wiatr. Od powiadomionego właściciela dowiadujemy się, co zjebano. Od powiadomionego właściciela dowiadujemy się, co zajebano. Poszły. Jedno opakowanie pieluch dla noworodków, 3 butelki wina Byk, 2 sztangi papierosów LM, zestaw garnków i 2 patelnie. Ponadto kilogram kiełbasy zwyczajnej, 3 bochenki chleba, flaczki w słoikach, sztuk 7, 4 flaszki wódki czystej, 1 zabawkowy samochód, tir z przyczepą oraz perfumy damskie Lolita. Duży dozownik. Jak ten złodziej to wszystko uniósł? Zastanawiam się zupełnie bez sensu zresztą, kiedy dolatuje do mnie werdykt miejscowego Indianina szukającego po śladach. Nie ma bata. Franciszek L. Pytam oczywiście aspiranta, skąd pan wie. Ledwo kończę, już żałuję. Do końca życia nie zapomnę ironii i litości w oczach starego gliniarza. Dałem dupy. Ładujemy się w radiowóz i jedziemy do Franka. Rzeczywiście, przyznaję się, po drugim kopaniu w 4 litery. Wskazuje miejsce ukrycia łupów. Urodziło mu się dziecko, jutro odbiera ze szpitala potomka i żonkę. Przygotował prezent dla malucha. O proszę, ciężarówka z przyczepą dla rodzącej, też coś. Do tego jeszcze chciał zrobić pępkowe. To nic, że piąte w życiu, kiedy taka tradycja. To znaczy, chciał odebrać Bobasa, ale niestety trochę mu się życie pokomplikowało. Fachowo startuje do podejrzanego z kajdarkami. Młody, co ty robisz? Odjebało ci? Kierownik posterunku ma donośny głos, łapa jak bochen chleba i... Podobno cios pudzianowo-adamkowy. Hamuje piętą przed twarzą spokojnie stojącego Franka. Franek nigdzie nie będzie uciekał, bo inaczej... Zaciśnięta petarda. Mieli jeden raz powietrze. Franek potwierdza. Prosi tylko, żeby przekazać sąsiadom, że krowa niewydojona, świnie trzeba nakarmić i zająć się gospodarstwem. Na ile? Pyta złodziej. To zależy, jak będziesz gadał. Jak wiesz coś, czego my nie wiemy, może za 2 dni wrócisz. Pójdziemy na układzik z prokuraturą i wystąpimy do sądu o dozór policyjny, a nie tymczasowy areszt. Wiesz, tak jak rok temu. Aspirant sztabowy otwiera tylne drzwi. Wsiadamy. Przepycham konwojowanego za siedzenie pasażera. Stary gliniarz parska śmiechem i pyta, czy długo pracuje w firmie. Rok z okładem i ze szkółką. Mówię zgodnie z prawdą. Stary macha lekceważąco ręką i zapomina o moim istnieniu. Wdaje się w polityczno-zawodowe dysputy z technikiem. Zapnijcie się, bo nie ruszę, mruczy mistrz kierownicy. Już raz dzisiaj przyjebaliśmy. O proszę, właśnie wyjawił tajemnicę służbową. Czuję się bardzo urażony. Czy to moja kurwa mać wina, że mam służby jak twaróg przydatności do spożycia? Kątem oka zerkam na Franka. Niech no tylko spróbuje uciekać, a tak mu przyjebie, że cała gmina mnie zapamięta. Jakoś muszę się w końcu zapisać w ich pamięci. Ale do samej komendy nic się nie dzieje kompletnie. Franek jedzie jak do domu. Spokojny, zamyślony. Z pewnością planuje kolejny wypad na zakupy. Co tam słychać nowego? Słyszałem, że chcą posunąć 01 komendanta. Pyta kierowcę policjant z wiejsko-gminnego rewiru. Oho, coś dla mnie. Uwielbiam takie rozmowy. Plotki, intrygi. Bez nich umrę, uschnę albo zwariuję. Ja? Wiesz, piździoł, to taka ksywka kierownika, ale tylko dla starych psów.
jak na młode by tak nazwał aspiranta, łeb urwane na miejscu. W głównej, komendzie głównej, nastąpiła zmiana układów. Po ostatnich wyborach lecą łby generałów, inspektorów i ministrów. Z naszym też nie będą się pierdolić. Przecież był w bardzo dobrych relacjach z posłem Siatkiewiczem z... I to jemu zawdzięcza stanowisko, kiedy partia Siatki miała większość, ale czasy się zmieniają. Wow! A mnie mówili, że policja jest apolityczna. Żadnemu funkcjonariuszowi nie wolno publicznie wyrażać swoich poglądów, przynależeć do partii politycznych, kandydować itd. Myślę sobie i robię głupią minę. Dokładnie pamiętam pałowanie, jeszcze na szkółce, chłopców z kosami, bronami i sierpami na blokadzie drogi. Napierdalaliśmy w lewo, prawo oraz po środku, słuchając tylko rozkazów. Lewica, prawica czy centro. Samoobrona dostała wtedy taki wpierdol, że 1/3 zabrała ambulans, ale kurwa, uprzedzaliśmy przez mikrofony. Idźcie, chłopy, do domu. Krowy mruczą, konie prychają, siano schnie, pole na wiosnę przygotować trza. A tu teraz mrozy się skończą. A oni nie i nie. Komuna się skończyła, milicja rozwiązana, nic im nie grozi. Może i tak, ale chłopaki z 8 kompanii zebranych pośpiesznie oddziałów prewencji, OP, i nieetatowych pododdziałów policji, MPP, 3. prawie zimową noc spędzali ściśnięci jak sardynki w policyjnych radiowozach, bo jakieś VIP-y z rządu zastanawiały się, czy to ładnie będzie wyglądało, takie pałowanie ludu na zablokowanej międzynarodowej drodze. Co powiedzą Niemcy, Francuzi, Holendrzy, a Rosjanie nas na pewno wyśmieją, jak zawsze zresztą. W końcu padło hasło do ataku. Prawie 500 gliniarzy w przyłbicach ruszyło sprintem ku 800 z ogonkiem polskim chłopom. Szanowni Państwo, co tam się działo? Panorama racławicka to harcerski berek w porównaniu z bitwą uliczną w nowej, demokratycznej i wolnej Polsce. Każdy policjant zachowywał się jak stachanowiec. Pałować 5? Nie, spałuje 100, a jeszcze 101 kopnę w dupę. Trudno się dziwić mundurowym. 4 dni wcześniej przyszli do pracy na 8 godzin. W domach zostały rodziny, masa spraw do załatwienia na wczoraj. A tu niespodzianka. Cała jednostka zostaje skoszarowana w trybie alarmowym. Powiedzieli komendanci, dowódcy kompanii, przekazali dowódcom plutonów, ci swoim podwładnym. Powiedzieli komendanci, dowódcy kompanii przekazali dowódcom plutonów, ci swoim podwładnym. Zaczęło się wydzwanianie do domów. Słuchaj, kochanie, wrócę za tydzień chyba. Nie mogę nic więcej powiedzieć, bo to tajemnica. Sierżant sztabowy i tak miał napięte stosunki z połowicą jeszcze z czasów komuna, a wszystkiemu winna była wiecznie strajkująca Solidarność. Ach ty taki, siaki i owaki, znowu masz nową kochankę, bo gdybyś nie miał, powiedziałbyś, gdzie jedziesz. Żona sierżanta była po ślubie 32 lata i wiedziała, co to znaczy żyć z gliniarzem. Rozmowa skończyła się zerwaniem połączenia. Samoobrona dostała w ciry. Drogę odblokowano, psy wróciły do domów. Usprawiedliwione jak nigdy. 8 stacji telewizyjnych trąbiło na okrągło, co dzieje się w nowej Polsce. A w policji też są związki. Nie, 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 nie. I każdy szef chce z nimi żyć w symbiozie, spokoju i wzajemnym dystansie. Wracając do tematu. Kto komu ile zawdzięcza w firmie? Tak, ale nie tylko. Dostał stołek dzięki nam też. Niezależne związki zawodowe miały coś do powiedzenia. Bez tego ani rusz. Ja pierdolę. To mafia zajebana. Aż mnie zamurowało. I czego się na mnie pchasz, pedale? Wykrzykuje do konwojowanego, kiedy tuli się na zakręcie do mnie jak do mamusi. Wyluzuj, młody, Franek dużo wie i jeszcze więcej nam powie. Wracając do tematu, podobno rozpisali w wojewódzkiej już konkurs na stanowisko naszego 01. Wiejski kierownik znowu wdał się w intrygi. Konkurs musi być. Tak mówi ustawa, ale prędzej Grzegorz, napiętnowany podoficer miejscowej komendy,
W tym roku awans dostaniesz, przyjdzie do nas na stołek zwycięzca tej farsy. Przecież to tylko pod publikę jest. Jak nie jesteś odpowiednio namaszczony, nie masz po co startować. Chociaż z tego, co mi wiadomo, zgłosili się już zastępca komendanta sąsiedniej jednostki. Nasz naczelnik kryminalnego w akcie desperacji chyba, bo jest bez szans. W wojewódzkiej patrzeć na niego nie mogą, chociaż to specjalista wysokiej klasy. Ale ma jeden feler. Wali w oczy każdemu, co o nim sądzi. A po co generałowi takie nerwowe odprawy z nowym komendantem powiatowym? Tam ma być cisza i posłuch, a nie masarnia Jadka. Masarniana Jadka. Podobno naczelnik ruchu drogowego z wojewódzkiej też ma krapkę. Ale powiem ci w tajemnicy, że czarnym koniem tej gonitwy jest... Nie... Nie chcę tego więcej słuchać. Zatykam sobie uszy. Jeszcze mnie za kilka godzin Biuro Spraw Wewnętrznych aresztuje za te spiskowe teorie. Policja stoi na straży praworządności i tylko prawdziwi specjaliści z krwi i kości, fachowcy, mogą obejmować kierownicze stanowiska, zarządzać ludzkimi masami. Chociaż z drugiej strony warto wiedzieć, co człowieka czeka. Odsłaniam małżowiny, wyciągam szyję. O konwojowanym zapominam. Są ważniejsze sprawy, jak na przykład każdorazowe czystki powyborcze nazwane ruchami kadrowymi. Limska. Dociera do mnie końcówka nazwiska czarnego konia, ale żeńska ona, więc to chyba klacz. Kto? Pytam automatycznie, zupełnie bez namysłu. Jak ja śmiem w ogóle interesować się, pytać o takie sprawy? Podinspektor Chwalimska, kurwa do kwadratu. Stanik w spódnicy. Mam z nią na pieńku. Jeśli tu przyjdzie, to po mnie. Trzeba będzie spierdalać na emeryturę albo w pizdu. Kierow wkurzony nawet się nie zorientował, komu odpowiada. Dopiero po czasie. A ciebie, młody, co to obchodzi? Wzruszam ramionami, obracam głowę. Patrzę sobie na mijanych ludków. Słyszałem o Chwalimskiej. Statystyka, wyniki to podstawa. Jak do nas przyjdzie, to będziecie dostawać mandaty. Średnio 7 dni w tygodniu. Biedne ludziki, bez pojęcia. Podobno taki bezchujowy dius. Kiedyś na stanowisku naczelnika prewencji w innej komendzie wywaliła po 8 godzinach patrol pieszy ponownie na ulicę. Mimo, że chłopaki powinni zakończyć służbę, ale mieli według niej za mało mandatów. Kiedy awansowała na zastępcę komendanta, wprowadziła taki terror, że pół jednostki po roku jej rządów zaczęło leczyć się psychiatrycznie. Żeby uniknąć licznych pozwów o mobbing, wiedźmę zesłano do innego województwa, a teraz zgodnie z obietnicą wraca na stare śmiecie. Podobno nie bierze udziału w rozpisanym przez 01 z Komendy Wojewódzkiej konkursie, ale tylko ją widzi się na stanowisku. Pytania dla innych kandydatów są w stylu: podaj liczbę ziarenek piasku na Saharze. Możesz pomylić się o 3000. I nie ma podanych odpowiedzi do wyboru. Dojeżdżamy do psiarni, a tutaj aż huczę od plotek. Kandydatury padają jak z rękawa. PK, LG... Nie, jednak P. A co ty pierdolisz, tylko K, może... Może jednak G. Byłby lepszy, inni nas zajebią. Wiadomo, nowa miotła, nowe porządki, a policjant też człowiek. Przyzwyczaił się już do chuja kierownika, w miarę fajnego naczelnika i w porze komendanta. Ech, frajerzy, myślę sobie, przysłuchując się dyskusjom. Nawet nie macie pojęcia, kto tu przyjdzie. A ja wiem, taki jestem gość. No i przyszła Chwalimska. Nasz stary dostał wiadomość na pocztę mailową. Przyszedł któregoś dnia do roboty, odpalił komendanckiego kompa, a tu informacja. Masz wiadomość z Komendy Wojewódzkiej. To kliknął i za nie mówił. Temu panu już dziękujemy. Mniej więcej brzmiało przesłanie. Panu do tego przez małe P. 29 lat służby oficera, a pożegnanie jak u przedstawiciela handlowego nie wyrabiającego się z normami na sprzedaż chipsów o smaku bananowym. Nawet fajny gość był, żal, że odchodzi, ale w sumie nie było czasu na łzy.
Tsunami waliło już wielkimi krokami przez wewnętrzny parking komendy, przywiezione służbowym radiowozem, który w drugą stronę miał zabrać Banitę. Pierwsza odprawa z pizdą w tyle była rewelacyjna. Miła, uprzejma, uśmiechnięta pani podinspektor policji wypytywała się o wszystko. Wiem, bo nauczyłem się podsłuchiwać. A to? A tamto? A statystyka? A wyniki? A które miejsce w ostatnim rankingu komenda zajęła, jeśli chodzi o wykrywalność przestępstw? W mandatach jak stoimy? Ilu ludzi pracuje tam? Ilu tu? Dobrze będzie, mówili jedni. To tylko cisza przed burzą, twierdzili drudzy. Mieli rację. Po tygodniu na odprawie u pani komendant słychać było tylko ją albo odgłos lecącej muchy. Zaczęła się masakra. Za mało mandatów z artykułu kodeksu wykroczeń. Polowanie na przechodniów z pieskami bez kagańców, smyczy, srających na trawnikach, zaczęte. Patrol prawie na nic innego nie zważał. Przywieźli mandaty za picie w miejscu publicznym źle. Za zakłócenie porządku jeszcze gorzej. Mają być za wyprowadzane pieski. Nie słyszeliście? Po miesiącu zachciało się piździe statystyk niebieskich kart, czyli związanych z przemocą domową, meldunków z interwencji. Każdy policjant był indywidualnie rozliczany. Dlaczego tak mało kart? Dlaczego? 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 A w tym roku awans, premia, ale nic z tego chyba. Zarzuciliśmy dzielnicowych setkami niebieskich kart. Utonęli. Nic więcej nie robili. A tu przychodzi maltretowana kobieta do swojego dzielnicowego i mówi, że ona nie chciała wypełniać, bo Zenek tylko 8 razy przez 3 lata małżeństwa jej wpierdolił. Ale wcale nie mocno. Po tygodniu śladu nie ma. O proszę. No, faktycznie nie ma. Tak ogólnie to dobry z niego chłop. Sąsiadka ma gorszego. I ona... Ta siedząca u dzielnicowego nic zgłaszać nie ma zamiaru. To wina policji, że jej kazano wypełnić albo przestaną do niej przyjeżdżać na interwencję. Dzielnicowi włosy z głów rwali. Łatwiej jest trafić 5 w lotka, niż zejście z liczby dziennika niebieskiej karty. Darli się na pluton patrolowo-interwencyjny, że jesteśmy pojebani i chuje z nas. My wrzeszczeliśmy na nich, że są nieuki pierdolone, nierobę zajebane i za nic w świecie byśmy nie wypełniali tych kart, gdyby nie polecenie wiedźmy. Zgadnijcie, kto to. Kierownik referatu dzielnicowych w randze aspiranta wkurwił się po miesiącu, bo jego chłopaki nie robili wywiadów środowiskowych, nie odpowiadali na pisma prokuratury i sąsiadów i sądów. Na pisma prokuratury i sądów nie mieli czasu na inne zadania, tylko te jebane karty spychali do archiwum, bo nikt nie chciał składać zawiadomień. Tłuczenie kobiet w dowolnym zaciszu to taki sport narodowy, widocznie. Kierownik poszedł do pizdy na pierwsze piętro, powiedział, co myśli o jej sposobie kierowania jednostką. Po tygodniu miał 3 postępowania dyscyplinarne za brak nadzoru nad podległymi funkcjonariuszami rewiru, niewykonanie polecenia służbowego przełożonego, przekroczenie uprawnień służbowych. Pojechał radiowozem po kebaba, przejechał 1 km, 128 metrów w obie strony. W 2 tygodnie przeniósł się do sąsiedniej komendy, w której normalny szef powitał go z otwartymi ramionami, wiedząc, że porządny z niego policjant. A my zostaliśmy z heterą za sterami.